Niecodzienne historie, podcast o demencji. Dzień dobry. Są to Historie Niecodzienne z demencją w tle. Jest to seria podcastów o historiach ludzi, którzy doświadczyli opieki nad osobą z demencją, którzy wiedzą, co to zmaganie się ze swoimi słabościami, którzy stale walczą ze swoimi wyrzutami sumienia, że nie są dość dobrzy, którzy chcieliby, żeby rzeczywistość wyglądała inaczej. Są to historie z czułością, z miłością, z troską w tle. A dziś odcinek o panu Józefie, który w trudach codzienności swoje pragnienie zrealizował. Czy łatwo, albo czy możliwe w ogóle jest zrealizowanie swoich pragnień, kiedy trudy dnia codziennego przygniatają? Czy w ogóle nie zatracamy swoich potrzeb, bo wydaje się, że już nie ma na nie miejsca? Czy czasami nie jest tak, że siebie? Stawiamy gdzieś na szarym końcu. To zaczynajmy. Witam panią serdecznie. Ja, panie Józefie, pana również. W końcu się zebrałem. Nie wiem, czy uda mi się napisać coś sensownego. Natłok myśli, jakiś chaos. Nie wiem, jak zacząć. Zatem zacznę od początku. No właśnie. Nasza sytuacja rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy stwierdzono u mnie nowotwór prostaty z przerzutami do kości. Wykrzyczałem lekarzowi dość gwałtownie: Nie teraz. Mam tyle zaległości spraw niedokończonych i tym podobne. A tak naprawdę to nie wierzyłem, że to prawda, bo akurat w tej materii tak bardzo się pilnowałem i. Przegapiłem pierwsze symptomy rozwijającej się choroby. Szczęście w nieszczęściu trafiłem przed komisję lekarską: chemia, radioterapia i hormonoterapia nowoczesnym lekiem. Zajęty sobą, z kolei zaniedbywałem pierwsze symptomy choroby małżonki, tłumacząc od starość problemy z pamięcią i tyle. Panie Józefie, tak to bardzo często się zdarza, że pewne trudności z pamięcią przypisujemy codzienności, roztargnieniu, pogodzie, ciśnieniu. Jest naprawdę bardzo trudno zauważyć te wczesne objawy zaburzeń pamięci czy wczesne objawy rozwijającego się zespołu otępiennego. Także by Pan sobie nie wyrzucał, że zajęty sobą zaniedbał Pan objawy u żony, dlatego że Pan też jest ważny i to, co się u Pana działo, też było bardzo ważne. A te pierwsze symptomy bardzo trudno na wczesnym etapie zauważyć. To czytam dalej. Statystycznie nie powinno mnie już być, ale jestem. I dzięki Bogu, Panie Józefie. Z całym bagażem mojej choroby i małżonki której psychiatra ostatecznie rok temu potwierdził Alzheimera. Mamy troje dzieci, a raczej szóstkę, wliczając wychowanków z pieczy zastępczej. Towarzystwo rozpierzło się po świecie, a my, samotni emeryci, zdani na siebie i moją siostrę mieszkającą w nieodległej miejscowości. Gotuje nam wyśmienite zupy. Więcej nie może, bo z kolei ona opiekuje się 92-letnią naszą mamą. Małżonka nie pomoże w pracach w pięknym, 33-arowym ogrodzie, który na Ugorze stworzyłem dla niej. Pięknie, panie Józefie, żartobliwie mówiłem: Zrobię ci, kochanie, raj za moje grzechy. I zrobiłem. Sam jestem zdumiony, że na tak kiepskiej ziemi przy ogromie pracy i wysiłku mi się udało. Właśnie ten wysiłek, panie Józefie, i ten cel. Kapitalny remont 84-metrowego domku, budowa garażu, rozbudowa tzw. letniej kuchni. Można tu mieszkać. Ale nie mam już siły. Moglibyśmy wrócić do Opola, gdzie posiadamy mieszkanie w samym centrum przy kanale Odry, świetnie położone, wszystko pod nosem. Domek i działka na rodzinnych moich kujawach to miała być odskocznia od szumu wielkomiejskiego. Może na 5-10 lat, potem na głęboką starość mieliśmy powrócić do miasta. Wyszło 20 lat i jest problem. Małżonka nie chce, nie dopuszcza myśli o powrocie do Opola. Wcale jej się nie dziwię. Śpiew ptaków o poranku po prostu cudownie. Panie Józefie, ja też się wcale nie dziwię. Czytam dalej. Zbierane przez małżonkę różne rzeczy. Przez lata upychane w różnych miejscach, bez składu i ładu. Zapomina, gdzie, co położy. Nie znajdując, oskarża osoby trzecie o przywłaszczenie albo mnie o celowe schowanie przedmiotów. W domku też niewiele małżonka zrobi. Nie ugotuje, na zakupy chodziła z kartką, a w koszyku i tak znajdowało się mnóstwo zbędnych artykułów. Teraz chodzimy razem. W sytuacji złożonej. Denerwuje się, złości i zaprzecza faktom. Przypisuje sobie wykonanie czynności, które zostały zrobione przeze mnie, albo ostatnią wychowankę będącą w rodzinie zastępczej. To bardzo często tak jest, Panie Józefie, że przez to, że różne części mózgu zanikają, jakby pojawiają się konfabulacje czyli osoba wkłada w te luki pamięciowe różne historie. I ta historia w świecie, w głowie, w umyśle osoby chorej brzmi bardzo sensownie, że ona zrobiła to i tamto, no bo przecież nie ma świadomości tego, że czegoś nie potrafi zrobić. Jednym z objawów zespołu tępiennego jest właśnie brak świadomości, objawów. Czyli właściwie dla żony sytuacja wygląda tak, jakby sobie świetnie radziła. No przecież coś zostało zrobione, czy w kuchni, czy w domu, czyli kto mógł zrobić. Chory mózg podpowiada, że żona. Czytam dalej. Małżonka niechętnie opuszcza miejsce zamieszkania. Tak bardzo często się dzieje, dlatego że osoba właśnie nie poznaje już bliskich czy nie poznaje przyjaciół, wtedy ma poczucie, że jest otaczana obcymi ludźmi. Stąd pewien lęk, niepokój, wycofywanie się z aktywności towarzyskich, niechęć do spotkań, gdzie jest większe grono ludzi, chociażby 3, 4, 5 osób, z powodu poczucia bezpieczeństwa, ale również tego, że kiedy są dwie osoby, łatwiej jest zrozumieć wątek, treść wypowiedzi, łatwiej jest przyjąć. Natomiast, kiedy jest więcej osób w pomieszczeniu, to zaczyna się robić gwar dla osoby chorej. Mózg nie jest w stanie nadążyć za wątkiem wypowiedzi poszczególnych osób, nie jest w stanie połączyć tych wypowiedzi w całość, nie jest w stanie zintegrować tego, co się dzieje, zinterpretować, przyjąć, przetworzyć. Dlatego osoby zupełnie nieświadomie wycofują się właśnie ze spotkań, boją się ich. Często wpadają w niepokój, pobudzenie, agresję na takich spotkaniach, albo szarpią za rękę swojego bliskiego jako komunikat, że chcą już wychodzić. Bardzo często się pojawia, idźmy już, idźmy, chodźmy już do domu, wyjdźmy stąd. No, czytam dalej. Małżonka zapomniała wiele słów, pisownia tylko fonetyczna. Zupełnie nieskładnie czyta. I takie nietypowe dla małżonki zachowania. Jak nigdy pragnie bliskości osoby drugiej, a jednocześnie nieświadomie rani. Panie Józefie, to jest szalenie trudne. Tak jak pan zauważył, nieświadomie rani. Osoba chora nie robi niczego intencjonalnie, nie robi niczego specjalnie ani po to, żeby wbić nam szpile. Chory mózg podpowiada różne scenariusze, różne interpretacje sytuacji. Ta bliskość wiąże się też z takim poczuciem bezpieczeństwa. Bardzo często psychika osoby z demencją wraca do tego okresu wczesnodziecięcego i często ta najbliższa osoba, ten opiekun, staje się takim obiektem, jak kiedyś była mama. Stąd pragnienie bliskości, tak jak kiedyś do mamy. I to nie jest tak, że osoba chora staje się jak dziecko, tylko ta psychika regresuje bardzo często do tego wczesnodziecięcego etapu. I to, co osoba chora robi, to często są projekcje niezaspokojonych potrzeb z dzieciństwa, jakichś trudnych relacji, braku więzi z tymi najbliższymi. Co miało miejsce dawno, dawno temu. Nie jest to historia o opiekunie i nie jest to bezpośrednio do opiekuna. To jest takie trudne do pojęcia, takie być może szalenie abstrakcyjne, ale na przestrzeni tych ponad 16 lat towarzyszenia osobom chorym i opiekunom widzę tą pewną prawidłowość. Wracam, panie Józefie, do pana listu. Pamięć dnia, małżonki, czy chwili bliska zeru. Małżonka pyta się, Byliśmy na zakupach? Zupełnie nie pamięta, że byliśmy na nich wczoraj. Na przykład w letniej kuchni gotuje na kuchence gazowej posiłek dla dwóch czworonożnych pupilów i zapomina. Pali garnki, sytuacja wyjątkowo niebezpieczna. Kiedy ja wyjeżdżam, zamykam pomieszczenie i zakręcam gaz. Prośby, aby przestała karmić gotowanym i przeszła powoli na pokarm suchy, jak grocho ścianę. Co ja mam pani napisać? Jestem przerażony. Małżonka mnie przeżyje, tyle że los gotuje jej o wiele straszniejsze odchodzenie. Za co? Ciągle zadaję sobie to pytanie. Kochająca matka trójki własnych dzieci i trójki dziewczynek, które przygarnęła na prośbę umierających ich matek, bo ojcowie odeszli. Tylko kto się nią zajmie? Wszystko było pięknie, gdy byliśmy zdrowi. Teraz mamy dzieci poza granicami. Mam wrażenie, że odpychają temat. Boją się? Tak. Lęk często powoduje, że najbliższe otoczenie, najbliższa rodzina oddala się, nie rozumiejąc tego, co dzieje się z osobą chorą, boi się, jak zareagować, nie wie, co powiedzieć. Czy opiekunowi, czy co powiedzieć osobie chorej, tak zdarza się, że dzieci odsuwają się z lęku. To, co mogłoby pomóc, być może przesłanie im jakichś materiałów. Być może któreś z moich wideo na kanale YouTube byłyby odpowiednie, może to wideo komunikacji albo o tym, jaka jest różnica między chorobą Alzheimera a demencją. W mojej książce, w jednym z rozdziałów, ujęłam w punktach to, co można przekazać osobie odwiedzającej, czy sąsiadom, czy rodzinie, czy właśnie dzieciom, które sporadycznie odwiedzają. E, jakie informacje przekazać? Jak mają się zachować? Co może ich spotkać? Jak może zareagować osoba chora i co oni mogą z tym zrobić? Właśnie po to, żeby obniżać lęk, żeby wykluczać ten, ten czynnik, że skoro nie wiem, co zrobić? To lepiej nie zadzwonię, to lepiej nie przyjdę w odwiedziny. Ludzie niestety mają mało wiedzy na temat demencji, na temat w ogóle funkcjonowania osoby z chorobą Alzheimera. Bardzo często słyszę od rodzin, że mieliśmy tylu znajomych, a teraz już nikt nie zadzwoni, nikt nie zapyta jak się mamy. To co może pomóc to powiedzenie wiesz... Jak na przykład mama będzie powtarzała kilka razy to samo pytanie, to postaraj się odpowiedzieć tak, jakby pytała cię o to po raz pierwszy. Albo na przykład wiesz, jak mama zareaguje w taki sposób, jakby ciebie nie rozpoznawała, to spróbuj uśmiechnąć się i powiedzieć: O najważniejsze, że jest nam miło. Żeby dać jakieś konkretne wskazówki o sobie, wtedy może sytuacja się zmienić. Czytam dalej. Coraz częściej mam łzy w oczach, to wszystko spadło na nas jak grom z jasnego nieba, a mieliśmy zacząć odpoczywać, podróżować, odwiedzać znajomych, którzy od lat nie mogą się nas doczekać w drodze reodwiedzin. Późno bo późno, ale w tym roku postanowiłem, że nic mnie nie zatrzyma. Brawo panie Józefie, brawo. Ja wiem co było dalej, ale bardzo pan już teraz gratuluję za to postanowienie. Znalazłem osobę, która zajmie się ogrodem. Pierwszy wyjazd zaliczony. Byliśmy kilka dni na Mazurach. Cisza, spokój, przyroda, jeziora, piesze wycieczki. Małżonka w niebo wzięta. Ja też. Pozdrawiam, Józef. Panie Józefie, tak bardzo się cieszę, że w tym wszystkim, co Pana spotkało i Pana małżonkę, odnalazł Pan siłę, swoją wewnętrzną siłę i zrealizował Pan to pragnienie, które kiełkowało od dłuższego czasu. Wyjazd na te Mazury, te jeziora, ta przygoda, to jest coś, co niezwykle uskrzydla. Zabrał Pan, jeśli mogę tak powiedzieć. Małżonkę do nieba, jak sam pan powiedział że małżonka była w niebo wzięta. I pan też. I bardzo się cieszę, że odnalazł pan tą siłę dla siebie, przede wszystkim dla siebie, bo to było pana pragnienie. Bardzo dziękuję, panie Józefie, za pana historię. Wierzę, że pana świadectwo, pana historia będzie światłem dla wielu osób. Może inspiracją do tego, że nie ma za późno. Być może siłą do odbicia się i podjęcia wysiłku zmiany czegoś na choć trochę lepsze, zmiany tej beznadziei, która dotyka każdego z nas w różnych sytuacjach. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej historii i jak zawsze zapraszam do następnej.